Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witam was w kolejnym odcinku z Overwatcha. Lecimy dalej, kolejny czas meczyk rozegrać sobie na klasycznej szybkiej grze. No i teraz właśnie czekamy na wybór kolejnej mapy. Szkoda, że niestety podczas klasycznej szybkiej gier na salonie gier nie można robić tych rozgrzewek, więc musimy poczekać, czyli Rialto. No i teraz pytanie, no tutaj mamy potyczkę, czyli jednak będziemy musieli troszeczkę jeszcze się potrudzić. Czasami działa ta potyczka, czasami nie, trzeba trochę poczekać, więc zastanawiam się dlaczego momentami. No ale cóż. Tak to jest w salonie gier. Jeszcze sobie pewnie porozgrywamy sobie jeszcze na innych trybach dla urozmaicenia. Mam nadzieję, że dzięki temu też zaliczymy winy, albo będziemy na jakimś progu top czwórki, no, albo na jakiegoś progu konkretnego, gdzie zdobędziemy chociażby wina, jakby. No i właśnie, czy będziemy grali? No w zależności od tego, co to będzie i co nam się ułoży. Ja sobie na przykład wskoczę do naszej łódki, popływamy sobie. No, na przykład jeszcze może coś tam poopowiada, ponieważ nie wiem kiedy i tak ten odcinek wyleci. Pewnie i tak jeszcze parę rzeczy w trakcie, pewnie coś tam może jeszcze powrzucam. Nie wiem, totalnie nie mam bladego pojęcia. Nie jestem z tego za bardzo zadowolony, naprawdę, uwierzcie mi. Chciałbym do takiej regularnego nagrywania, tak wiecie, na bieżąco, żeby nie było jakichś problemów z moimi zaległościami, nie tylko, więc oby. No i przez ten czas, kiedy Overwatch, powiecie, jak nagrywam ten odcinek, to już jest drugi, no to przez ten okres czasu zdołałem już trochę pograć na warsztatach z Poland, trochę pograłem zwykłe, pofarmiłem sobie. No, powiem wam tak, że no, trochę tęskno było z mi za overkiem. No i coś czuję, że pewnie jak już będzie ten możliwość chociażby jeszcze pograć Overwatch 1, to jeszcze pewnie przyjdzie ten Overwatch 2, którego wszyscy maniacy overka się pewnie zastanawiają, jak to będzie wyglądało, jak czy to będzie w ogóle miało sens. No, jestem bardzo tego ciekaw. No ale mam nadzieję, że do tego czasu, kiedy no jeszcze mam nadzieję, że przed nowym rokiem albo po nowym roku, to już będę miał możliwość tą jedynkę już trochę bardziej regularnie, a nie na darmowych okresach sobie pograć. Więc oby. Tak jak powiedziałem, no wydaje mi się, że jeszcze sobie pogramy na jakichś trybach zwykłych, tych szybkich, żebyśmy pozdobywali jeszcze kredyty. W sumie nawet nie wiem, czy ja bym sobie nie zagrał zamiast tego jakąś szybką grę, bo coś czuję, że za rozegranie jednego meczu jako tank albo support i tak przecież i tak zdobędę skrzynkę. Więc może dla urozmaicenia któryś odcinek w trakcie, kiedy będziemy jeszcze realizowali salon gier, to jeszcze na pewno sobie zagramy na właśnie tych trybach. No graczy tutaj nie ma za wielu, więc ja nie wiem, czy ja będę już taki uparty grając na tych szybkich grach, skoro czekamy tyle na graczy. Ale byłem taki miły, ja dostałem w głowę i już padłem. King's Row. Okej, okay, to jeszcze możemy dać radę. A tak, to jest nawet dobry pomysł. Tylko poczekajmy, no ja muszę zobaczyć, co oni tutaj podobierają. Znowu Damager podobierali, kolejny Damager, nieźle, coraz ciekawiej.
Nie mamy tanka, nie mamy nawet healera, więc z tej okazji sobie może wezmę, no właśnie, kogo? Weźmy Baptista. W sumie to jest dobry moment, aż w końcu nie wiem, tak pewnie z naszych tutaj graczy pewnie dobiorą inne postacie. Wszystko jest możliwe. Przy okazji sprawdziłem sobie ten materiał, ale niestety sobie przypomniałem, że będzie problem z otworzeniem, bo mój sprzęt ma ostatnio problemy z odtwarzaniem wideo, tak samo z live'ami, niestety spowodowane to, no, najprościej rzecz ujmując, powiem wam, no niestety pojemność mojego sprzętu znowu sięga zenitu, więc trzeba będzie się zmobilizować do tego, żeby zobaczymy się, dlatego przynoszę te materiały, które teraz to nagrywam na dysk, żebym już tego nie za bardzo musiał się męczyć dla mojego sprzętu. A my lecimy już z naszym spotkaniem. Dobra. Niestety nie daję rady. Tam widzę niezły rush. Ja wiem, że powinienem się tutaj zająć healem, ale no właśnie. Padamy jak muchy. Ja nawet nie wiem, czy ja nie wezmę tanka, przez to, że jak widzicie, mamy problem. Dobra, to może jednak wezmę tanka, weźmy tego Reinharda jednak i spróbujmy. Spróbujmy, po prostu, no może jednak. Kurczę, ten Hanzo, jeszcze pewnie mi uciekł. No i chyba jest plus tego. Let's go! Mogłem się jakoś inaczej zatrzymać, a tak to łatwym celem byłem dla przeciwników, więc nie potrzebny to był ten rush. Ale jest spoko, dzięki temu, no widzicie, teraz jest Moira, ja jestem tankiem, no i sprawa już się trochę wyjaśnia. Chociaż wiadomo, nie zawsze musi być czegoś takiego, że... Gdzie mi tam? Au, dobra, nie wiedziałem, że tak tyle będzie na mnie szło tylko damage'a. Ale okej. Może spróbujmy trochę tak bardziej grupowo. Mam nadzieję, że poczekają na mnie. Zrobię troszeczkę inaczej, po prostu zrushuję. O właśnie, i teraz spróbujmy podejść. Snajper jest na górze. Sniper jest na górze. Kill. Dziękuję. Sniper chyba zmienił pozycję, tak. Zmieniłem znowu pozycję, tak. Wybije? Nie bije. Ale mamy punkt, mamy dość dużo czasu. Chociaż dość topornie to szło. Nie było jakichś wielkich rzeczy w tym momencie, ale kiedy będziemy tak paść w dość prosty sposób, to może to źle się skończyć. Dobra, spróbujmy po prostu się zbliżyć. Opalmy. Trafiłem. Trochę. No niezła pułapka, trzeba przyznać. Zrezygnuję. Elo! Hehe, no i proszę. Skutkowało. Heal. Potrzebuję heala. Góra. Chyba nie dostała aż. Ma na górze. Pisałem, że ktoś jest na górze. Nieważne. Już wiem. Plecy. Dalej mam plecy. Co ta Anna chciała zrobić? Okej. Raczej dziwne to spotkanie. Ja tylko ustawiam tarczę i reszta. Oh, damn it! Ale się dałem łatwo. Ej, jej, jej, jej. No tu są jakieś free fragi, ale no kiedy jest Bob, to chyba tak się dość średnio, ale zobaczcie, jakoś przeżyli jeszcze ten moment. O, aż do tego momentu.
Nadchodzę. Dobra. Lec. Dobra, dobrze, że nie zrushowałem. Ej, Hanzo! Dobra, nieważne, radę. Aha, okej! Lecę dalej. No, z 2 metry już byłby punkt, no ale dobra. Jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać. Rainbow. No niestety, jeszcze tutaj nie dała rady. Dobra, pędzimy. Tarcza. W odpowiednim momencie chyba nawet tu. Miałem ustawioną gdzieś klawisze, ale wiem, że można. Ja wiem o tym doskonale. Ma problem, ponieważ szansa jest na górze. O, jest próba. Czy on chciał mnie wymusić do ultimate'owania? Prawda? Dobra, walić to. Dobra. No i widzicie. Zmusił mnie, no po prostu mnie zmusił. No, drugi raz, skoro jeszcze daje mi taką okazję, no to czemu by nie? Dobra. Potrzebuję heal'a. No, okej. Okay. Nice. 100 HP, to nie jest dość dużo. Nie widzę healera. Ale mogę mu zrobić niespodziankę. No nie! Nie wyszło! A to był dobry plan. Ale... No tego Hanza... Można wiele się spodziewać, ale on tutaj próbuje wykilować. Dobra, pędźmy tam, bo... trochę odległości mamy. Okej. Okay. No i teraz uważajmy, no właśnie, teraz... niezła próba. Ale moja tarcza była... większa. To co tu zrobił? Nice! Proszę, jak to wyczyszczone. Ładnie. No i to jest szansa, żeby już to przepkać. No ty, wypadł mi stąd! Jeszcze mi tu fista mi brakowało. No nie. A, jest dobity! Nice! Dobrze. No, prawie jesteśmy. No, guys, przepchajcie. O, świetnie. Boba wystawili. Niedobrze. No nie, jeszcze ta... Aż wypada poza mapę. No nieźle. Do tyłu, guys. No jeszcze... Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ultimate'ować w takich chwilach. Doomfist. Za moimi plecami. Genji jeszcze. Tarcza już je wytrzymuje. Nie trafione w ogóle moja szarża, ale dobra. Mamy dość dużo czasu, paru zostało powyeliminowanych, no to jest szansa. Trafione jeszcze na dodatek. Dobra, zraszujmy, why not? O, fajny Doomfist. Okej, okay. plecy, heal, błagam, heal, jakiś heal, cokolwiek! No nie... No to była dobra okazja, tylko brakowało nam osób. Albo heal, ktokolwiek, coś. To już byłoby szansa do wygrania, ale jeszcze będziemy się potrudzić. Dobra, grupujmy się, guys. Błagam, to jest szansa. Czy on odpalił ultimate'a? Tak, odpalił ultimate'a. To co to było? Nach. To było ciekawe. Mam nadzieję, że jak oglądaliście ten moment, będę się zastanawiać i pewnie będę oglądać to nagranie. Zobaczę, co tam było na dole. Czy to była Mei, która tam się zablokowała, czy nie wiem co? A nie. Dobra, to jest szansa, no błagam. Nie, Soldiera nie wyrobię. No, chciałem ultimate'ować, ale dostałem. W tym samym momencie tyle obrażeń. Może to od samej Widow, no ale... O, świetnie. Jeszcze...
Jeszcze mi tutaj na laptopie stream poleciał. Nieźle, nieźle. Dawajcie, dawajcie! No nie, nie! To jest dobry, dobry ult. To bardzo do... Aha. No nie, noż ty! Ładnie! No jeszcze góra. Tu będzie. Musimy teraz to pchać, no sorry, no. Innej opcji nie widzę. Moje młotem, ale nie wiem, czy by to wystarczyło. 20 sekund, no błagam, znowu my to przegramy. W takich chwilach. Nie ma ludu. Nie zdąży raczej. Będzie o... Doomfist. Ale on tutaj wyszedł w końcówce. Tam... Zaprawda może nie tak końcówce, ale te... Dwie minuty, czy tam 2,5 minuty jeszcze z czasem, ale... Wyskoczył do postaci, on no i z Hansu tutaj trochę porobi, tak samo Soldier, ale... Szkoda, bo to był bardzo dobry moment na to, żeby... wygrać to spotkanie, ale nie udało się niestety. Ten ult trochę tak... brakowało trochę healowania. Ten gościu na pewno dostanie. Dajmy tego Kingowi, no ale... tak poza tym to nie zawiera, no ale cóż, no nie udało się. Dobra, słuchajcie. Dziękuję wam za oglądanie, czas może przejść na coś innego. Zagrajamy sobie jakieś może... O, właśnie, już nie ma 1v1. No jeszcze, a było. Smutek. Zobaczymy, może coś innego zagramy, zobaczymy. Dobra ludzie, to ja już powiedziałem, to koniec na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce i komentarzyku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie i cześć!